Siemanko, 28 października 2024. Dzisiaj mamy poniedziałek, jeszcze przedpołudnie. Ja sobie tutaj, słuchajcie, ogarnęłam trochę pranie, w sensie jedno wyprałam, drugie suszyłam, trzecie poskładałam. Nie mam jeszcze cały kosz skarpet do posegregowania, ale to za chwilę. I co chciałam powiedzieć? Wymyśliłam dzisiaj sobie rano, czy przemyśliłam? Ja już to wymyśliłam jakiś czas temu, ale jakoś tak się nie składało, żeby wprowadzić w życie. Sobie przypomniałam, jak jakiś czas temu sobie przypomniałam, jak kilka lat temu regularnie piekłam w domu chleb. I to był chleb pieczony na zakwasie, czyli nie na drożdżach. Ten zakwas wtedy dostałam od mamy Pawła. Bardzo nam ten chleb smakował i tam kombinowałam różne te chleby, piekłam z różnymi dodatkami na różnych mąkach. Różnie to tam wychodziło. W każdym razie każdy jeden był bardzo dobry. I wygoda polega na tym, że w każdej chwili taki chleb można było upiec i on był świeżutki, no nie? Zjadało się zawsze świeży chleb. No i owszem, ostatnio kupuję dobry chleb, w sensie smakuje nam ten chleb, ale prawdopodobnie z takimi wartościami chleba, to on ma niewiele takich wartości, jak chleb powinien mieć. Tak stawiam, pewnie jest tam jakiś, nie wiem, no, wydaje mi się, że on może być taki mrożony wcześniej, kto wie. No ogólnie w tych piekarniach dzisiaj to chyba należy się tego spodziewać, że one niekoniecznie są takie super naturalnie, fajnie robione. No w każdym razie wymyślałam sobie, że wrócę do tego pieczenia chleba, tylko problem polega na tym właśnie, że nie mam zakwasu. Ten zakwas muszę zrobić. Boję się, że to może być właśnie najtrudniejszy etap, ale może wcale nie wiem. Muszę spróbować, przekonać się, wtedy zobaczymy. Ale żeby zrobić ten zakwas, to muszę mieć mąkę żytnią, a żytniej nie mam, więc muszę ją najpierw kupić. I dzisiaj spróbuję właśnie ten zakwas nastawić, tak jakby. Wiadomo, że nie tak jakby, po prostu nastawić. Zakwas taki naprawdę będzie się robił około tygodnia, myślę, minimum. Jeśli nawet nie dłużej, mógłby nawet i dłużej, można i miesiąc sobie tam dorzucać z tego zakwasu. Ale myślę, że minimum tydzień trzeba liczyć, aby taki zakwas miał, aby jego wykorzystanie miało sens. Więc jeśli dzisiaj kupię, to może w przyszłym tygodniu uda się taki chleb upiec. Jeśli dzisiaj nastawię ten zakwas. No i co więcej, niebawem się odbierze dzieci. Dzisiaj poniedziałek, Władek ma piłkę. No i poza tym to nic wielkiego. Matylda w tym tygodniu ma raptem tylko dwa sprawdziany, więc nie ma tragedii. No ale jednym z tych sprawdzianów jest sprawdzian z matematyki, także akurat w przypadku Matyldy istotne jest regularne ćwiczenie, więc myślę, że i dzisiaj będzie musiała się trochę pouczyć, pomimo tego, że dzisiaj matmy w szkole nie ma. No, to taki plan na popołudnie, zresztą zobaczymy jeszcze, z czym przyjdą dzieciaki ze szkoły, co tam trzeba będzie zrobić. Dzisiaj w ogóle Władek przy śniadaniu sobie przypomniał, nie wiem jak to się dzieje, że to tak 5 minut przed wyjściem sobie dzieciaki przypominają. A faktem jest, że nie zajrzałam w piątek do jego plecaka akurat, zazwyczaj zaglądam do każdego, a akurat do jego plecaka w piątek nie zajrzałam. Chociaż prosiłam go, żeby wyjął wszystko z plecaka, co tam przyniósł, bo wtedy jak wyjmuje wszystko, w tym na przykład książkę, widzi, że ta książka jest w domu, to znaczy, że coś tam trzeba w niej przygotować. No ale nie dopilnowałam tego i on sobie dzisiaj rano przed śniadaniem przypomniał, że on jednak miał coś zadane. No i rzeczywiście, tak jak zdarza się to bardzo rzadko w zerówce, tak dzisiaj rzeczywiście miał na dzisiaj miał zadane coś tam napisać, jakieś cyferki, jedno zadanie zrobić. No i zrobił to przed tym śniadaniem, ale no nauczka dla mnie, żeby jednak zawsze przypilnować i zajrzeć do tych plecaków. No staram się to robić, właściwie zawsze to robię, ale zawsze właśnie wtedy, kiedy coś pójdzie nie tak, nie zajrzę, to się okazuje, że coś tam było, trzeba przygotować. No, więc nie wiem, od czego wyszłam z tym wątkiem, ale o coś mi chodziło. Dobra, już nieważne. No w każdym razie zrobił sobie rano przy śniadaniu tę lekcję. Także spoko, nie poszedł nieprzygotowany. Dobra, kończę tutaj, słuchajcie, idę się szykować do wyjścia zaraz. Jeszcze tylko tam pranie podmienię w suszarce. No i spadam niedługo na miasto kupić tę mąkę. I co z tym zachwasem, jak on mi wyjdzie i czy wyjdzie, to będziecie pewnie świadkami i będę dawać znać, no nie? To taki wstępny plan na dziś. Pogoda super przyjemna się wydaje. Jeszcze nie byłam tylko rano, kiedy odwoziłam dzieci. Było nawet dosyć ciepło, nie było tak mroźno. Samochód miałam dzisiaj niezamarznięty, chociaż nie zostawiłam go pod dachem. Także może nawet dzisiaj udałoby się pobyć jeszcze chwilę na słońcu z dziećmi, bo
No żal nie skorzystać, a pokażę wam w ogóle jak wygląda. Jak wygląda podwórko jesienią z tej perspektywy, zupełnie inaczej niż latem, prawda? Robi się fajnie żółciutko, żółciutko, pomarańczowo. No ładnie, nie? Taki przyjemny widoczek. No to tyle, moi drodzy. Na razie tutaj kończę. No i widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Narka. Pa!